Cześć kochani, tu Polka w Meksyku, Guerita Zoom, witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam o tym, co to jest Impuesto Güero albo Impuesto Rubio, czyli podatek od bycia blondynem. Zostańcie ze mną. W wielu krajach spotkaliście się z tym, że ceny dla turystów w magiczny sposób szybują w górę. I nawet w Polsce można to zaobserwować, na przykład w Warszawie, tylko nie będąc wcale cudzoziemcem. Ja pamiętam, jak moja mama zapłaciła kiedyś chyba 60 zł za taksówkę z dworca centralnego na ulicę Grzybowską, czyli jakieś 2 km to mniej więcej było i to było 20 lat temu. No. Po raz pierwszy zetknęłam się z tym zjawiskiem w Grecji, kiedy w restauracji poprosiliśmy o menu po angielsku i okazało się, że ceny w tym menu były zupełnie inne niż w tym menu po grecku. Meksyk pod tym względem, szczerze mówiąc, niczym się nie różni i istnieje tu zjawisko nazywane Impuesto Güero albo Impuesto Rubio i dotyczy osób, które wyglądają na obcokrajowców. Jeśli więc macie blond włosy lub po prostu białą skórę, prawdopodobnie w jakimś momencie Impuesto Rubio was dopadnie. To wideo jest tylko taką informacją dla was. Nie chcę tutaj absolutnie ani generalizować, ani nie twierdzę, że Meksykanie to są oszuści i kradną, ani nic takiego. Traktuję to raczej tak z przymrużeniem oka i na wesoło, bo umówmy się też, te kwoty, o których mowa, to są raczej jakieś drobne sumy na targowisku, a nie jakieś milionowe przekręty. Milionowe przekręty Meksykanie robią sobie sami. Jak naliczany jest ten podatek Güero? Więc dotyczy on miejsc, w których nie ma stałych cen wydrukowanych na produkcie na ogół. Często na przykład na targowisku lub w taksówce może się zdarzyć, że ta cena będzie wam po prostu zawyżona. Szczególnie jeśli nie znacie hiszpańskiego lub nie macie pojęcia, jakie są w ogóle realne ceny w danym miejscu na daną rzecz. W Meksyku jak najbardziej można się targować, więc jeśli cena wam się wydaje jakaś, nie wiem, dziwna, podejrzana, zawyżona czy coś, po prostu możecie spróbować podać inną, albo zrezygnować z zakupu. No ta opcja zawsze jest, istnieje w każdym kraju. Więc jak coś, to po prostu mówicie, że nie i do widzenia. Natomiast na pewno nie polecam wam zdecydowanie targowania się z osobami typu, wiecie, jakaś babcia na ulicy sprzedająca owoce, czy kanapki, czy soki, czy coś, lub lokalne wyroby. Dlatego, że po prostu to nie wypada. Wiecie, tutaj jest bardzo dużo osób bardzo biednych, i dla nich to jest często jedyne źródło dochodu, więc często wręcz warto dać takiej osobie troszkę więcej z własnej inicjatywy, niech sobie zarobi. Mnie osobiście, szczerze mówiąc, nie zdarza się jakoś specjalnie często płacić więcej niż płacą Meksykanie, ale wiele koleżanek tutaj z pracy albo z grupy na Facebooku opowiadało, że to zjawisko je dotyka niemal codziennie. I o ile, wiecie, będąc tutaj przez 2 tygodnie na wakacjach, można to w sumie olać, bo jaka to jest różnica, czy zapłacicie parę pesos więcej czy mniej. Natomiast jeśli się tutaj mieszka i ten problem po prostu was dotyka codziennie i trzeba się co chwilę wykłócać z taksówką, z taksówkarzem czy coś, no to po prostu bywa to męczące niewątpliwie. I poza tym nie fair, no bo jednak pracujemy w Meksyku, zarabiamy w pesos, więc też nie wszyscy tutaj jesteśmy milionerami. No to zaraz poczytam wam kilka historii z życia wziętych, to się trochę pośmiejecie. Tutaj za mną typowy widoczek Palma. O, proszę bardzo, palemka, słoneczko, super jest. Gotowi? Dobra, uwaga, czytam. Mam tu całe 2 kartki. Jestem tradycyjna dziewczyna, mam na karteczkach. Okej, uwaga. Karolina mówi. Cały czas tak było, aż nauczyłam się mówić jak kamionero. I teraz ceny dają mi normalne. Kamionero, czyli wiecie, taki kierowca ciężarówki, powiedzmy. Okej. Edyta. Zdarza mi się cały czas. Zawsze dla mnie jest większa cena. Dlatego już się nauczyłam i na zakupy na Mercado wysyłam męża. Kasia. Chciałam kupić kaktusa dużego ostatnio. Dali mi cenę 800 pesos za jednego. Mąż poszedł i kupił za 500. I pewnie jeszcze bym nie była mniejsza, gdyby się potargował. Ania. Też wysyłam wszędzie partnera, a sama się chowam. Roxana. Też zawsze wysyłam najpierw męża, chyba że widzę, że ceny są na produktach. No właśnie to, co wam mówiłam. Jak jest na produkcie, to już nie ma zmiłuj, nie? Justyna.
kiedyś mega pokłóciłam się z kelnerem na terrasa na Socalo, że nie będę płacić z góry narzuconej 25% propina. Propina to jest, słuchajcie, napiwek. I w Meksyku propiny nie są obowiązkowe, to po pierwsze, a po drugie, jeśli już, to standardowo daje się 10%, a nie 25%. Czytam dalej. Zrobiliśmy awanturę na cały lokal, przyszedł menadżer i generalnie było nieprzyjemnie. No właśnie. Tak, dalej. Artur. Mój meksykański partner zawsze każe mi się oddalić, jak ma kupować coś na targu. Dokładnie. Kinga. Przez kilka pierwszych lat płaciłam więcej za warzywa i owoce na Mercado, aż któregoś dnia mój mąż poszedł ze mną i teraz już zamawiamy do domu. Tutaj dwie dziewczyny mówią to samo, że przy budowie domu i przy wynajmie mieszkania niestety miały różne takie przykłady. Weronika. Tak, nieważne gdzie jesteśmy, partner i jego rodzina mówi, że muszę się chować albo zostać w samochodzie, bo jak mnie zobaczą, to będzie drożej. Pola. Taksówki notorycznie chcą kasować więcej. Kiedyś pan podał zawyżoną cenę, a jak zrobiłam small talk o tym, że mieszkam i pracuję w Playa del Carmen w domyśle, na koniec wydał mi resztę jak za normalny kurs. No widzisz, czyli tak jak mówiłam, hiszpański język się przydaje właśnie w takich sytuacjach. Oni na ogół jak widzą, że mówimy po hiszpańsku i mieszkamy tutaj, no to już raczej nie robią sobie jaj, tylko po prostu tak, poddają się po prostu, no. Dalej. Kasia. Oni próbują, ja się nie daję. Dwa dni temu zatrzymaliśmy się przy stoisku z owocami, bo klienci chcieli kupić. Ja zobaczyłam mamej, o którym wiem, że w tamtym miejscu jest super. Mamej to taki owoc, kochani. Pytam, ile? Sprzedawca. 70. Ja w śmiech. Kierowca się wychyla i pyta, a za ile dla Meksykanina? Skończyło się na tym, że 2 za 50, a kierowca dostał jeszcze pół owoca gratis. Tak więc żartem i uśmiechem cenę można obniżyć. I oczywiście nieznajomość języka dyskwalifikuje na starcie, bo kartki mi latają. Okej, okay, Pablo. Policja też często stosuje impuesto rubio. Na przykład zatrzymują, bo twierdzą, że jechali za tobą i przekroczyłeś prędkość. Oczywiście nie mają ani radaru, ani żadnego innego dowodu na to. I chcą mordida, czyli mordida to jest taki, wiecie, taka łapówka po prostu, no. Chcą mordida, najlepiej dać jest mniej więcej 50-100 pesos, niż tracić czas na dyskusję, szczególnie jak się jedzie nocą, bo jak się wkurzą, to mogą coś nawet podrzucić. Słuchajcie, no z policją w Meksyku, no, lepiej nie zadzierać. I ostatni przykład, Dorota, moja ukochana Dorota z Querétaro, buziaczki kochana. Dorota mówi tak. Jak mi się coś podoba na Mercado, to wysyłam wiadomość mężowi i on pyta o cenę. No i to jest po prostu kwintesencja. No, także słuchajcie, w razie czego sprawdzajcie ceny w internecie, pytajcie kolegów. Jak wam się wyda za droga, to nie kupujcie. Ogólnie nie ma coś tam denerwować, szarpać z nimi, to jest bez sensu, więc lepiej się uśmiechnąć, powiedzieć gracias i po prostu idziemy dalej, nie kupujemy. No, dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o przykłady. I powiem wam jeszcze na koniec, żeby nie było, że tak tylko narzekamy tutaj, jak nas tutaj robią w konia, to oczywiście Meksyk ma też drugą stronę medalu. Osoby białe i w ogóle jasnej karnacji, jasne włosy szczególnie, mają tutaj wiele przywilejów w pewnym sensie. O tym to w ogóle jest temat na doktorat, ja myślę, to nawet nie to, że na vloga, natomiast żeby było fair, to oczywiście zrobię o tym film również w przyszłości, muszę tylko pozbierać materiały. Natomiast póki co żegnam się z wami, dochodzę już do domu, strasznie dzisiaj gorąco. Więc jeśli podobało wam się to wideo, to zostawcie mi komentarz. Ciekawa jestem, jaka jest wasza opinia, jakie są wasze przygody właśnie z jakimikolwiek dodatkami dla turystów. Piszcie śmiało. Gdybyście mieli jakieś pytania, też zapraszam do kontaktu. I do zobaczenia wkrótce. Na razie, pa, pa.